Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Marcin Podlacki, a dziś w rozmowie moimi Państwa gościem będzie znany i lubiany inwestor indywidualny, youtuber, analityk, Konrad Książak. Dzień dobry Konradzie, witam Ciebie bardzo serdecznie. Cześć, dzień dobry, witam też wszystkich bardzo serdecznie. No to czy lubiany to nie do końca się zgodzę, zależy przez kogo. To tak tylko powiedziałem, żeby być miłym w ramach wstępu do tej naszej rozmowy. Konradzie, trwa sezon wynikowy na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, choć już w zasadzie te największe podmioty opublikowały swoje raporty. I tu pytanie do Ciebie: czy dostrzegasz jakieś duże rozczarowania, zaskoczenia może pozytywne? Czy w Twojej opinii raczej wszystko przebiega zgodnie z szacunkami? Czy obserwując wyniki spółek, odnosisz takie wrażenie, że w tych wynikach widać Jakieś małe spowolnienie gospodarcze w naszym kraju, właśnie z ostatnich miesięcy, czy raczej to, co gorsze, dopiero przed nami? Gdybym miał tak określić ogólnie te wszystkie wyniki, to raczej zaskoczenie na minus. Chyba nie ma takiej spółki, przynajmniej ja nie pamiętam takiej spółki, która jakoś tak bardzo mocno na plus zaskoczyła, jeżeli chodzi o ten. Ostatni, ostatni kwartał, zresztą patrząc chociażby na konsensusy, zazwyczaj tam mamy minus, czyli w sensie wyniki versus konsensus. Versus jeszcze 3-4 kwartały temu myślę, że wiele osób i wiele spółek było dużo bardziej pozytywnie nastawione do tego, co będzie właśnie w drugiej połowie roku tego 24, albo też chociażby już w drugim kwartale 24. Na razie. Jakiegoś takiego pozytywnego scenariusza nie widzę. Odbicia też na te drugie półrocze przynajmniej w tym momencie nie widzę. Zobaczymy jak, jak będzie dalej, ale to nic nie, nic nie widać takiego bardzo pozytywnego. Ja nie chcę też jakieś snuć takich apokaliptycznych wizji, że tutaj zaraz coś się zawali jak w Asterixie, Obelixie wszyscy uważali, że niebo zaraz zawali nam się na głowę, ale chodzi bardziej o to, że te zaskoczenia na minus są i podejrzewam, że one dalej, one dalej będą. Zresztą też odnośnie wyników finansowych. Ja na swoim LinkedInie w artykule opisałem też kilka rzeczy odnośnie tych wyników, ze względu na to, że przy, zawsze przy wynikach finansowych musimy pamiętać o kilku rzeczach, chociażby o bazie porównawczej. Czy na przykład rok temu nie było jakiegoś zdarzenia jednorazowego, które podbiło wynik albo obniżyło, bo może się okazać, że mamy na przykład rok do roku jakiś plus, ale ze względu na zdarzenie jednorazowe to i tak nie jest zbyt dobry, zbyt dobry wynik. Musimy też pamiętać chociażby o tym, że jeżeli patrzymy tylko na prezentacje wynikowe, bo wielu inwestorów patrzy nie na raporty, tylko na prezentacje, to w prezentacjach zazwyczaj jest uwypuklane to, co Spółki chcą przekazać, a to, co chcą ukryć, no, to jest tak jednak mało poruszane albo w ogóle nie, nie poruszane. Oczywiście w raporcie tego nie chcę powiedzieć, że nie da się zrobić, ale jest to bardzo, bardzo ciężkie. W prezentacji już, już łatwiej można ukryć jakieś takie niewygodne informacje, więc myślę, że na to należy zwracać uwagę. Jeszcze taką jedną rzecz, na którą warto myślę, że zwracać uwagę przy wynikach finansowych, to są jakieś czaty inwestorskie wywiady, czy, czy, czy często są listy prezesa do akcjonariuszy. Oczywiście nie, nie wszędzie no bo to nie są raporty roczne, ale czasem, czasem są. Myślę, że warto sobie zobaczyć taki powiedzmy list, czy wywiad, i porównać go do wywiadu sprzed dwóch, trzech kwartałów. No i okazuje się, że ten na przykład wywiad sprzed dwóch, trzech kwartałów jest w takim bardzo pozytywnym tonie w stosunku do tego, co się będzie działo w przyszłości. Okazuje się, że teraz tak nie jest, i, i ten obecny list, czy ten obecny wywiad znowu jest takim pozytywnym tonie odnośnie tego, co się będzie działo za dwa, trzy kwartały. Także ja bym tutaj trochę studził to oczekiwania, że zaraz będzie lepiej za kwartał, za dwa, za trzy będzie. Gdzie będzie lepiej. W tym momencie jakiegoś takiego bardzo mocnego odbicia, przynajmniej ja w żadnych danych nie widzę. Więc podejrzewam, że jak teraz mieliśmy takie lekkie, negatywne zaskoczenia, no to ten trzeci, czwarty kwartał mogą być bardzo, ale to bardzo podobne. Nawiązując do listów, do akcjonariuszy, o których wspomniałeś, taka anegdotka jednego z ostatnich moich programów gdzie no jakby szeroko też komentujemy te działania Warrena Buffett'a z ostatnich miesięcy które sprzedaje akcje Apple na Potęgę już o mniej więcej połowę zmniejszył swoje zaangażowanie też jako zarządzający funduszami Berkshire Hathaway i właśnie kilku widzów pisało w programie właśnie że w ostatnim czasie zbiera akcje Apple a ktoś tam napisał do nich także co wy robicie w ogóle Warren Buffett sprzedaje a wy od niego odkupujecie czy wy jesteście w ogóle mądrzy taki inwestor sprzedaje a wy kupujecie yy, swoje podejście do rynku. Taka tutaj ciekawostka. Natomiast wracając jeszcze do tego, co też powiedziałeś a propos tych zaskoczeń, no w sumie to dzisiaj giełda reaguje na dwa takie małe, pozytywne zaskoczenia. Mówię małe, bo to nie są spółki największego kalibru, na przykład dobry raport Ten Square Games czy Rainbow Tours. Czekamy też chyba przed jeszcze końcem sesji. Rainbow pokaże raport za ostatni miesiąc, a wiemy o tym, że dla biur podróży te miesiące wakacyjne, no raczej są dobre. Choć pytanie, czy jeżeli chodzi już o same rezerwacje i zakupy, bo często Polacy, czy też osoby za granicą, ale my patrzymy głównie na Polaków, rezerwują sobie te pobyty już dużo, dużo wcześniej, żeby mieć po prostu pewien temat zaklepany i mieć troszeczkę taniej. Konradzie, a tak jeszcze wracając do tych prezentacji. No właśnie tak jak wspomniałeś, wydaje mi się, że w prezentacji łatwiej pewne rzeczy uwypuklić, ale jednak raporty też trzeba czytać, bo nie bazując na raportach finansowych to możemy wpaść w taki duży zachwyt z spółką, która niekoniecznie aż tak dobre te dane publikuje. Konradzie, WIG20 walczy w okolicy 2400 punktów, trochę nam brakuje do, do szczytu, a jednak zagranica jest wysoko. W środę już wyniki NVD, czy ty jako też inwestor tutaj już zacierasz swoje ręce przed tym raportem i spodziewasz się wzrostu zmienności rynkowej, czy raczej teraz w tym okresie wakacyjnym tak bardziej z boku patrzysz na te, na te rynki i niekoniecznie decydujesz się na spekulacyjne ruchy? Nie, bardziej w tym momencie patrzę z boku. No, wiadomo, ogólnie sezon wyników finansowych się zaczyna, to znaczy w Polsce, bo w Ameryce to to dużo, dużo wcześniej często te, te wyniki są. Kiedy u nas zaczynają być pierwsze wyniki szacunkowe, to okazuje się, że za oceanem już praktycznie kończą się ten sezon tych wyników nieszacunkowych, tylko, tylko tych wyników końcowych. W każdym razie, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o Nvidia, no to oczywiście będzie miało to. To wpływ, ale przyznam, że ja tak aż bardzo, bardzo mocno nie patrzę. Bardziej patrzę na ten polski parkiet. Zdziwiła mnie ostatnia sesja, gdzie te banki dosyć słabo sobie poradziły, no bo niedawno mieliśmy taką sesję, gdzie praktycznie byliśmy na zero, ale banki tam były na jednym procencie, jednoprocentowym minusie, minusie więc to był taki. Lekki, lekkie, znowu negatywne zaskoczenia. Przypomnę, no, że jeżeli chodzi jednak o banki, no, to one ciągną te nasze indeksy. Mówi się, że nie ma hosy bez banków. no U nas to jest dosyć istotne ze względu ogólnie na skład WIG20, gdzie to jest w dużej mierze to są banki no jeszcze dodajmy do tego chociażby PZU który oczywiście bankiem nie jest ale jest dosyć mocno, dosyć mocno powiązanym więc jeżeli w tym momencie jakoś tak mocniej na któreś spółki patrzę to właśnie właśnie na banki żeby tam nie było jakiejś zatyszki no bo to mogłoby spowodować że jakieś kolejne spadki tutaj tutaj by były Zdecydowanie tak. Chciałem podpytać, jakie jest Twoje podejście z racji tego, że też analizujesz bardzo dokładnie raporty finansowe wybranych spółek? Jakie jest Twoje podejście do Konsensusów analityków rynkowych, bo one nie zawsze są publikowane, ale dla tych większych podmiotów one regularnie się pojawiają. I też bazując na reakcji rynku na konkretny raport, wydaje się, że te konsensusy są ważniejsze niż wyniki odnotowywane na przykład w poprzednim kwartale czy w analogicznym kwartale, ale rok wcześniej. I czy w Twojej opinii właśnie te konsensusy są bardziej istotne? Jak do tego podejść? No z rękiem nie ma co się kłócić, czyli jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia z tym, że powiedzmy jest jakiś konsensus i, i wyniki są, nie wiem, 30% słabsze od konsensusu, rynek spada, znaczy dana spółka spada, więc widzimy, że one są ważne. One są nawet, tak jak mówiłeś, czasem ważniejsze od tych wyników zeszłorocznych. Z konsensusami jest pewien problem. Po pierwsze one właśnie nie zawsze są zbyt, zbyt dobre. To znaczy moim zdaniem, chociażby niedawno mieliśmy szacunki spółki Kruk, moim zdaniem w Kruku one były przestrzelone, ale już abstrahując od tego, czy są przestrzelone, czy, czy, czy może niedoszacowane, musimy też patrzeć, ile podmiotów jest właśnie w tym konsensusie. No bo oczywiście, jeżeli mamy dużą spółkę, no to tam zazwyczaj ten konsensus jest taki bardzo szeroki, ale mamy czasem do czynienia ze spółką średnią, gdzie na ten konsensus składają się trzy na przykład, y, trzy, trzy wyceny. No i tutaj ta baza już nie jest zbyt mocna, a bardzo często nie jest to tak łatwo dostępne. To znaczy mamy informację, że jest konsensus, ale nie ma informacji, ile na przykład biur złożyło się na ten konsensus. Więc to jest myślę, że dosyć duży problem właśnie z tymi konsensusami. Są też spółki, które po prostu bardzo, bardzo, bardzo ciężko określić. Myślę, że chociażby XTB jest taką spółką, gdzie te konsensusy, no ja na to na konsensus jakoś strasznie mocno tam nie patrzę, właśnie ze względu na to, że ten rozstrzał jest tam bardzo, bardzo duży. Zresztą ostatnich, chyba z tego co pamiętam, między najsłabszym, jeżeli chodzi o konsensus, między tym najsłabszą predykcją, a największą, bo chyba 90 czy około niecałe 100 milionów złotych różnicy w zysku w zysku netto, więc widzimy, że nawet te, te podmioty, które tworzą ten konsensus, potrafią bardzo, bardzo mocno się, się pomylić. W każdym razie widzę, że to ma znaczenie, jeżeli chodzi o kurs, ale bardziej myślę, że to ma znaczenie w takim krótkim okresie. No, Krótkim okresie, czyli ten powiedzmy tydzień, dwa po wynikach, później się to zaczyna, zaczyna uspokajać, ale no to jest fakt. To znaczy, jeżeli jest mocno poniżej konsensusu, to nawet jeżeli ten konsensus jest przestrzelony, to i tak spółka się do tego, do tego dostosowuje. I też zauważyłem, że wielu inwestorów nie patrzy do końca na liczby wartościowo, nominalnie, tylko na procenty, i może być sytuacja, w której na przykład jest spółka, która robi po 40 milionów złotych zysku, coś się wydarzy, jakieś zdarzenie jednorazowe zrobią 2 miliony zysku, a konsensus był na 4 miliony, no czyli, czyli Mamy mocny minus w konsensusie, ale tak naprawdę nominalnie no nie ma to większego znaczenia przy takiej spółce, i jednak okazuje się, że spadki tam, spadki tam są. Więc też no nie do końca mi się jakby podoba to podejście, ale jak mówię, z rynkiem się nie dyskutuje, jeżeli jeżeli tak jest no ja jako inwestor, po prostu muszę to, muszę to zaakceptować i też się po części do tego dostosować. No tak, zdecydowanie w przypadku XTB Beta rozpiętość była bardzo duża, bo zyski za ostatni kwartał to było około 160 milionów złotych. Konsensus, średnia konsensusu w ogóle to, albo po prostu konsensus, bo to jest przecież średnia ocena analityków, to było dajże 195, więc tutaj w teorii spore rozczarowania. A w praktyce te 160 to było znacznie powyżej roku ubiegłego z analogicznego okresu, a to już może powiedzieć takim drugim, dopiero na takim drugim torze było i niekoniecznie jako pierwsze było brane pod uwagę przez właśnie samych inwestorów giełdowych. Natomiast konsensusy to jest jedno, a pewien jeszcze czynnik, który też wprawia inwestorów w, taki, w taką walkę z myślami, może też nie nasze problemy z analizą wybranych podmiotów to rekomendacje analityków rynkowych i już od wielu, wielu miesięcy te rekomendacje, które się pojawiają, rekomendacje przygotowywane przez różne domy, biura maklerskie z podaną ceną Docelową zakładają wzrost danego podmiotu. I tak jakbyśmy sobie na przykład teraz zobaczyli na zestawieniu ostatnich rekomendacji, no to myślę, że spokojnie 90% z nich to zakłada kilkunastu lub kilkudziesięcioprocentowy wzrost. I pytanie, czy z kolei te rekomendacje analityków to jest coś, co może być pomocą dla inwestorów, czy jak to mówią niektórzy, lepiej postępować wręcz odwrotnie. Jeśli chodzi o rekomendacje, no to pamiętajmy o tym, że oprócz tego, przepraszam, oprócz tego, że tam jest jakaś cena, to też jest opis tego i to jest myślę, że bardzo przydatne, ten opis, dlaczego jest taka cena. Dlatego, że jak my inwestujemy i analizujemy jakąkolwiek spółkę, to też jest, nie zawsze dotrzemy do każdej informacji, do wszystkich informacji. I po prostu taka rekomendacja, gdzie, gdzie mamy do czynienia właśnie z jakimś takim dłuższym opisem, może nam pomóc. Albo mamy również program wsparcia, pokrycia, Analitycznego. To jest myślę, że bardzo fajne źródło informacji, chociaż ja myślę, że on jest troszeczkę gorzej robiony. To znaczy, ten program wsparcia pokrycia analitycznego powinien być właśnie do małych spółek, a on nie zawsze jest do tych małych spółek, tylko dosyć często te już dużo większe podmioty w tym uczestniczą. Także tutaj ja bym troszeczkę inaczej to zrobił, ale wracając do tych rekomendacji, to, to jak mówię, patrzę na to, dlaczego jest taka, taka cena docelowa, a odnośnie samej tej ceny, to myślę, że to ma większe znaczenie w tych mniejszych spółkach. To znaczy, wielokrotnie widziałam, że mamy do czynienia z jakimiś cenami w spółkach z WIGU20 i to nie ma jakiegoś dużego wpływu na sam kurs akcji. Ostatnio jakoś mocno obniżona cena docelowa w Dino, chociażby tam nie było jakichś spadków, znaczy no były spadki ale po wynikach finansowych, a nie po samej samej tej rekomendacji, ale przy mniejszych spółkach rzeczywiście przy tych małych spółkach mało płynnych ma znaczenie. No przykład przypomnę, że w Polsce wiele spółek dziennie nie przekracza 100 tysięcy złotych obrotów. 100 tysięcy złotych, no to to jest kwota, jaką jeden inwestor może podwoić, i to nie mówimy o jakimś super zamożnym inwestorze. Więc rzeczywiście, jeżeli jest taka rekomendacja mocno odbiegająca od ceny docelowej, mamy od, od ceny obecnej, mamy powiedzmy 5 zł, a ktoś daje 10 zł, to, to nawet dwóch, trzech zwykłych inwestorów tutaj może mocno wywindować kursy. Myślę, że to jest ten problem tego, że te rekomendacje w mniejszych spółkach działają. Znaczy, po prostu problem jest tak, w płynności rynku, płynność. Naszego rynku jest bardzo, bardzo mała. Zresztą ja czasem sobie patrzę właśnie po sesji, jak to wyglądało, sortuję według płynności, ale od dołu. I patrzę, jak duże spółki, bardzo często jest tak, że jest spółka prawie miliardowa i ma 30 tysięcy obrotu albo 40 tysięcy obrotu. To to się niestety zdarza na polskiej giełdzie. I to jest właśnie ten problem, też przez który właśnie te rekomendacje potrafią wpływać na, te, na te, zwłaszcza na te mniejsze spółki do no zdecydowanie i też patrząc na te obroty, no i one są niższe patrząc na przykład na średnią sesyjną z nawet dłuższego okresu, no to tym łatwiej tym kursem manipulować i też wtedy drodzy inwestorzy proszę się nie dziwić, że spółka z miliardową kapitalizacją notuje bez powodu ruchy 10% w jedną czy w drugą stronę, bo po prostu w arkuszu zlecenie po stronie kupna sprzedaży jest pusto i naprawdę dużo tego kapitału nie potrzeba, żeby rynkiem mocniej ruszyć. Konradzie, ostatnio udało się przekroczyć poziom 1,8 miliona, mam tutaj na myśli rachunki w domach, w polskich domach, w biurach maklerskich. Tam oczywiście XTB już na drugim miejscu, XTB goni M-Bank. Ja liczyłem to nawet, że przy podobnej tendencji dla M-Banku, dla XTB w ciągu 3-4 lat, kto wie, czy to XTB tych rachunków nie będzie posiadać już najwięcej. Natomiast no też dane raczej nie pokazują tak bezpośrednio tych aktywnych rachunków, gdzie rzeczywiście regularnie są transakcje dokonywane. Myślę, że to może być 800 powiedzmy. 000, tak sobie ostatnio szacowałem. Czy Ty, jako też twórca kanału na YouTube, osoba, która ma olbrzymią społeczność inwestorów, dostrzegasz wzrost zainteresowania w ostatnich miesiącach nowych inwestorów, tak całkowicie nowych, którzy wcześniej nie mieli zupełnie nic wspólnego z giełdą, z rynkiem, czy raczej to są inwestorzy, którzy już na tym rynku od jakiegoś czasu są albo wracają po emeryturze? Jacyś nowi są, ale to nie jest myślę, że jakaś bardzo duża, bardzo duża skala, znaczy oczywiście bym chciał, żeby była dużo, dużo większa, ale jednak wciąż polski inwestor to jest ktoś, kto, kto kupuje mieszkania, to znaczy no tak. Stereotypowo, oczywiście, ale no biorąc pod uwagę, jak wygląda ten rynek, no to rzeczywiście tak to e, tak trzeba sobie jasno powiedzieć. Chociaż ostatnio, jeżeli patrzymy na te dane, a ja patrzę czasem na dane sprzedażowe odnośnie mieszkań, no to coś się zaczyna psuć. Nawet deweloperzy mówią, że jest mniejsza liczba sprzedaży nowych mieszkań. Też takie no, ciekawe działania, chociażby portal Otodom, który jest dużym portalem. Oczywiście to jest prywatny, więc może robić robić co chce, ale ukrył taką informację od jak długiego czasu ogłoszenie wisi na stronie. To jest też myślę, że coś, coś ciekawego. No i oczywiście tutaj ja wiem o tym, że wielu znaczy wiele osób może czekać na kredyt na start. I teraz myślę, że jeżeli nie byłoby tego kredytu na start, a mamy jakieś takie przesłanki, że może go nie być, to może ten kapitał w końcu bardziej Przejdzie na, przejdzie na giełdę. Zresztą. My Polacy też mają ogromne, ogromne oszczędności na kontach, na lokatach. Ja myślę, że tutaj fajnie, gdyby była taka kampania reklamowa. To znaczy, chodzi mi chociażby o atom, jeszcze 7-8 lat temu. Wiele osób było sceptycznie nastawionych do atomu. Później były też między innymi kampanie reklamowe w mediach, chociażby mówiono o tym. I dzisiaj okazuje się, że te, że za atomem jest zdecydowana większość Polaków. Gdybyśmy zrobili taką mądrą kampanię reklamową w mediach, właśnie odnośnie inwestowania, jeszcze inwestowania długoterminowego, inwestowania na emeryturę, to to też by się opłacało po prostu państwu, ze względu na to, że gdybyśmy mieli jakiś kolejny filar emerytalny, no to, no to zawsze dla tych emerytów byłaby to jakaś większa ulga, nie musieliby wyłącznie liczyć na emeryturę z ZUS. No a wiemy, że jeżeli chodzi o wydatki naszego państwa, emerytury to, są, to jest ogromna część, biorąc pod uwagę demografię, no to będzie jeszcze większa część, więc to się opłaca wszystkim. Znaczy, inwestowanie na giełdzie, promowanie tego inwestowania opłaca się wszystkim, od takich zwykłych, małych inwestorów jak ja czy Ty po całe po państwo. Więc ja nie do końca rozumiem, dlaczego takich kampanii takich kampanii nie ma. To by moim zdaniem spowodowało, że ten wzrost taki nowych inwestorów jest, ale tak odpowiadając na twoje pytanie, jakiś tam wzrost zauważyłem, ale nie jest on jakiś taki bardzo odbiegający od tego co obserwowałem pół roku temu, rok czy, czy dwa lata temu. Głównie jakby moi widzowie to są jednak ci te, te osoby, które już inwestują od jakiegoś dłuższego czasu. Konradzie, wsłuchując się w Twoją odpowiedź na moje pytanie, bardzo bezpośrednio tutaj trzymałeś się wątku. Oczywiście, tak mi się przypomniało pytanie zadane jednemu z polityków, ile kosztuje chleb, i później ta odpowiedź kilkuminutowa. Mniej więcej tak to wyglądało, ale to już nasi widzowie ocenią. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, dzisiejszą rozmowę. No i teraz jeszcze chwila dla Ciebie, bo chciałbym, żebyś ewentualnie powiedział, gdzie Twoje treści można zobaczyć, bo być może wiele osób będzie zainteresowanych po naszej rozmowie właśnie analizą spółek giełdowych i różnych wydarzeń też w skali mikro i makro. No, ciekawe, czy po tej rozmowie będę miał więcej subskrypcji, czy więcej osób kliknie, odsubskrybuj. W każdym razie, jeżeli chodzi o mnie, to kanał na YouTube: Konrad Książak, giełda, pieniądze, inwestycje. Mam też, mam też grupę na Facebooku, czy profil na, na platformie X, ale główne informacje są właśnie na moim kanale na, na YouTube. Tam też jest link do zapisu na listę mailingową, więc też co tydzień. Wysyłam taki mail z podsumowaniem tego, co się, co się działo, ale jakby wszystkie te treści znajdziecie na moim kanale na YouTubie: Konrad Książak, giełda, pieniądze, inwestycje, i tam zapraszam. Dziękuję jeszcze raz za poświęcony czas i merytoryczną rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.